La parola di Dio parla alle profondità del nostro cuore. Słowo Boże przemawia do głębi naszego serca. Dzisiaj Pan Bóg mówi nam, że do Niego należymy. On nas stworzył. Jesteśmy Jego rodziną. I On zawsze będzie dla nas obecny. Mówi nam, nie bój się. Ja was wybrałem i obiecuję dać wam moje błogosławieństwo. Tę obietnicę usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Pan mówi nam, że sprawi, iż woda wytryśnie na pustyni, na spragnionej ziemi. On sprawi, że dzieci Jego narodu rozkwitną jak trawa i jak bujne topole. Wiemy, że to proroctwo spełniło się wraz z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale widzimy też, że spełnia się ono wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia i gdzie nowe narody stają się członkami rodziny Bożej, Kościoła. Dzisiaj cieszymy się, ponieważ dokonało się to na tej ziemi. Poprzez głoszenie Ewangelii również wy weszliście do wielkiej rodziny chrześcijańskiej. God's word speaks to us in the depths of our heart. Today, God tells us that we belong to Him. He made us. We are His family. And He will always be there for us. Fear not, He says to us. I have chosen you. Ojciec Święty Franciszek głosi homilię w języku włoskim. W tej chwili odbywa się tłumaczenie na język angielski, aby homilia była zrozumiana dla zebranego tłumu. We know that this prophecy was fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. But we also see it fulfilled wherever the gospel is preached and new peoples become members of God's family, the Church. Today we rejoice that it was fulfilled in this land. Through the preaching of the gospel, all of us have become part of the great Christian family. Il profeta di Isaia ci invita a guardare alle nostre famiglie e a renderci conto. Proroctwo Izajasza zachęca nas do spojrzenia na nasze rodziny i uświadomienia sobie, jak ważne są one w Bożym planie. Społeczeństwo Kenii od dawna jest obdarzone silnym życiem rodzinnym. Z głębokim szacunkiem dla mądrości starszych i umiłowaniem dzieci. Zdrowie każdego społeczeństwa zależy od zdrowia rodzin. Dla ich dobra oraz dla dobra wspólnoty wiara w Słowo Boże wzywa nas do wspierania rodzin w ich misji w obrębie społeczeństwa i przyjmowania dzieci jako błogosławieństwa dla naszego świata oraz obrony godności każdego mężczyzny i każdej kobiety, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami jednej rodziny ludzkiej. Isaiah's prophecy invites us to look
to our own families and to realize how important they are in God's plan. Kenyan society has long been blessed with strong family life, a deep respect for the wisdom of the elderly, and love for children. The health of any society depends on the health of its families. For their sake and for the good of society, our faith in God's word calls us to support families in their mission in society, to accept children as a blessing for our world, and to defend the dignity of each man and woman, for all of us are brothers and sisters in the one human family. In obbedienza alla parola di Dio, siamo anche chiamati ad opporre resistenza. W posłuszeństwie wobec Słowa Bożego jesteśmy także wezwani, by przeciwstawiać się działaniom sprzyjającym arogancji mężczyzn, raniącym lub pogardzającym kobietami, zagrażającym życiu niewinnych, którzy się jeszcze nie narodzili. Jesteśmy wezwani do poszanowania i wspierania siebie nawzajem oraz do docierania do wszystkich potrzebujących. Rodziny chrześcijańskie mają tę specjalną misję – promieniować miłością Boga i wylewać ożywiającą wodę Jego Ducha. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, ponieważ jesteśmy świadkami postępu powstawania nowych pustyń stworzonych przez kulturę materializmu i obojętności wobec innych. In obedience to God's word, we are also called to resist practices which foster arrogance in men, hurt or demean women, ignore the elderly, and threaten the life of the innocent unborn. We are called to respect and encourage one another, and to reach out to all those in need. Christian families have a special mission to radiate God's love and to spread the life-giving waters of His Spirit. This is especially important today, for we are seeing the growth of new deserts created by a culture of self-centeredness and indifference to others. Qui nel cuore di questa università, dove le menti e i cuori delle nuove generazioni vengono formati, faccio appello in modo speciale ai giovani delle nazioni. Tu w sercu tego uniwersytetu czynię mój apel do wszystkich młodych pokoleń. La verità della parola di Dio e il generoso idealismo della vostra giovinezza vi guidino nell'impegno. Wielkie wartości tradycji afrykańskiej, mądrość i prawda Słowa Bożego oraz wielkoduszny idealizm waszej młodości niech was prowadzą w dziele kształtowania społeczeństwa, które byłoby coraz bardziej sprawiedliwe, integrujące i szanujące ludzką godność. Niech wam zawsze leżą na sercu potrzeby ubogich. Odrzucajcie to wszystko, co prowadzi do uprzedzeń i dyskryminacji, ponieważ, jak wiemy, nie są to sprawy Boże. Wszyscy dobrze znamy przypowieść Jezusa o człowieku, który zbudował swój dom na piasku, a nie na skale. Kiedy zerwały się wichry, dom ten upadł i został całkowicie zniszczony. Bóg jest skałą, na której mamy budować. Mówi On o tym w pierwszym czytaniu i pyta nas,
czy jest jakiś Bóg oprócz mnie? I appeal in a special way to the young people of the nation. Let the great values of Africa's traditions, the wisdom and truth of God's word, and the generous idealism of your youth guide you in working to shape a society which is ever more just, inclusive, and respectful of human dignity. May you always be concerned for the needs of the poor and reject everything that leads to prejudice and discrimination. For these things we know are not of God. All of us are familiar with Jesus' parable about the man who built his house on sand rather than rock. When the winds came, it fell with a mighty crash. God is the rock on which we are called to build. He tells us this in the first reading, and he asks us, is there a God besides me? Quando Gesù risorto affirma nel Vangelo di oggi, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Kiedy Chrystus zmartwychwstały stwierdza w dzisiejszej Ewangelii, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, to mówi nam, że On sam, Syn Boży, jest skałą. Nie ma nikogo poza Nim. Jedyny Zbawiciel ludzkości pragnie przyciągnąć mężczyzn i kobiety każdego czasu i miejsca do siebie, aby mógł ich doprowadzić do Ojca. Pragnie On, abyśmy wszyscy budowali nasze życie na mocnym fundamencie Jego Słowa. All authority in heaven and on earth has been given to me. He is telling us that He, the Son of God, is Himself the rock. There is none besides Him. As the one Savior of mankind, He wishes to draw men and women of every time and place to Himself, so that He can bring them to the Father. He wants all of us to build our lives on the firm foundation of His word. Questo è il compito che il Signore assegna a ciascuno di noi. Ci chiede. Jest to zadanie, które Pan powierza każdemu z nas. Prosi, byśmy byli uczniami, misjonarzami, mężczyznami i kobietami promieniującymi prawdą, pięknem i mocą Ewangelii przemieniającej życie. Mężczyznami i kobietami, którzy byliby kanałami Bożej łaski, pozwalającymi, aby Jego miłosierdzie, dobroć i prawda stawały się elementami budowy domu, który trwa mocno. Domu, który byłby ogniskiem, gdzie bracia i siostry żyliby nareszcie w zgodzie i wzajemnym szacunku, w posłuszeństwie woli prawdziwego Boga, który nam ukazał w Jezusie drogę ku tej wolności i do tego pokoju, do którego dążą wszystkie serca. Jezus, dobry pasterz, skała, na której budujemy nasze życie, niech prowadzi was i wasze rodziny na drodze dobra i miłosierdzia przez wszystkie dni waszego życia. Niech On pobłogosławi wszystkim mieszkańcom Kenii swoim pokojem. Bądźcie mocni w wierze, nie lękajcie się, bo należycie do Pana. Men and women who are channels of God's grace,
who enable his mercy, kindness, and truth to become the building blocks of a house that stands firm, a house which is a home, where brothers and sisters at last live in harmony and mutual respect, in obedience to the will of the true God, who has shown us in Jesus the way to that freedom and peace for which all hearts long. May Jesus, the Good Shepherd, the rock on whom we build our lives, guide you and your families in the way of goodness and mercy all the days of your lives. May he bless all Kenyans with his peace. Siate forti nella fede. Non abbiate paura. Bądźcie mocni w wierze. Nie lękajcie się, bo należycie do Pana. Stand strong in faith. Do not be afraid, for you belong to the Lord. Mungu awabariki. Niech was Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Kenię.